Kolejny dzień. I co robimy? Sprawdzamy olej. Dokładnie. Sprawdzamy. Jest olej. Jest. Akurat pomiędzy. Jest. Także idealnie. Mamy wąż. Zaraz dmuchamy. Smarowanie na 50 godzin będziemy robić. Także musimy go tu obdmuchać troszkę, żeby było czysto. Jest. Dobra. Dmuchamy i widzimy się później. Więc co, zaczynamy smarowanie. W poszukiwaniu smarowników. No, od przodu tutaj. Od przodu, ale chyba z przodu tam nigdzie nie ma, wiesz? Czekaj, no wszędzie trzeba popatrzeć. Trzeba tutaj popatrzeć. Są kryte. Przeważnie są łożyska pozamykane. Mamy w sumie już 50 godzin zrobione. Także tutaj mamy łożysko. Masz jakiś szmatek? Masz. No, daj. Trzeba wszystko posprawdzać, się nauczyć. Tak. W bizonie to już na pamięć się idzie. No ja tam bizona nie smaruję ogólnie, bo tata od tego. A. Ja zawsze, no podział, nie? Każdy ma tak. Podział jakiś. Jeden dmucha, drugi smaruje. Ja mu zawsze przedmucham, a zawsze też miałem inne zajęcie i przy smarowaniu Bartek był. No i tak zostało, nie? Tak. Kombajn mamy nasmarowany. Adrian zamyka klapy. Instrukcją. Tak jest. Trzeba? Sprawdzaliśmy w instrukcji po kolei. Trochę to zajęło, dlatego nie nagrywaliśmy wszystkiego. Teraz się bierzemy za wypalanie DPF. DPF-a i ja za sprzątanie w kabinie. Wybiło nam już 50 godzin, także porządne smarowanie, czyszczenie filtrów. Zresztą jak codziennie. Także musimy wypalić DPF-a. W sumie jeszcze się nie zaświeciła kontrolka. Ale Kacper mówił, że lepiej. Lepiej wypalić i będzie tak, może dzisiaj być. Spokój, żebyśmy na polu nie musieli stać później. Dobra, ciekawe czy tu trzeba być, jak trzeba wypalać. No i tutaj będzie porządek, odkurzę ładnie w kabinie. Tak jest, komfort operatora przede wszystkim. Na razie z zewnątrz mam ogarniętą maszynę. No. Prąd. Skoczysz? Skoczę, skoczę. Należy wykonać techniczną obsługę kombajną. Właśnie wykonaliśmy ją. Mam 50 Należy godzin. Wykonać techniczną obsługę kombajną. Mamy godzinę 12. Wyjeżdżamy na pole. Niestety się chmurzy, więc nie wiadomo, czy pójdzie kosić. Adrian zaraz wyjeżdża kombajnem. Rolnik z Hollywood już pojechał z headerem. A ja dużym John Deere'em. Można powiedzieć, jak zwykle. Także wyjeżdżamy, jedziemy kosić pszenżyto. Kombajn mamy zatankowany. Dolaliśmy też AdBlue. Stwierdziliśmy, że nie wypalamy jeszcze tego DPF-a, bo szkoda nam czasu. Wypalimy go jak przyjedziemy. Jeszcze żadna kontrolka nie świeci, więc nie trzeba go wypalać. A naprawdę chmurzy się. Mamy dzisiaj piątek. A na niedzielę, w sumie na sobotę wieczór już zapowiadają opady, więc spieszymy się, żeby tylko skończyć pszenżyto. Także jedziemy. Adrian jedzie Rostelmaszem przede mną, nie będę mu podjeżdżał za blisko. W razie gdyby chciał cofnąć, to jeszcze ma miejsce. No szeroko tutaj u nich w tym wjeździe, także, znaczy szeroko, kombajn jest szeroki, a wjazd jest wąski, więc naprawdę wymaga to dużej sprawności. Zmieniamy żyletkę. Chyba kamień, albo jakiś pachołek znowu wyrósł. Tylko się wyszczerbiła. Nie, musimy to odkręcić. Musimy odkręcić bagno. Także szybka zmiana. Na szczęście nożyki są na wyposażeniu. I będziemy mogli kosić dalej. No, nakrętka 16. 16? No, się dziwię. Wszędzie 17. Nie, 16 wszędzie. Czy 15 wtedy, pamiętasz, była? Oj, oj. No to kosimy pszenżyto. Bartek nawraca ciągnikiem do wyjazdu już. Pierwszy zbiornik mamy nakoszony, Adrian już tam mruga. Ale nie jeździmy po polu, nie ma sensu. Dojeżdża do końca. A Bartek się nawraca, żeby był już przodem do wyjazdu. To jest tą dużą przyczepą. Tutaj jest piasek, więc różnie to bywa, nie ma sensu ryzykować. A tak, mamy pewność, że wyjedzie. Tutaj wózek stoi, a tam rolnik z Hollywood w małym John Deere. Także pierwszy zbiornik już za nami. Jakieś tam chmury przechodzą cały czas. Jeszcze trochę nam zostało, z 3-3,5 hektara tutaj do skoszenia.
Kolejny został nasypany, rusza na skup. John Deerek pod górkę lekko, z pełną, naprawdę pełną przyczepą obsypaną. Wyjechał bez problemu. Tutaj lekki piasek jest, ale jest ubita ścieżka, więc pasuje do wyjazdu. Następnym transportem ja pojadę z rolnikiem z Hollywood. Obsypana ładnie, ale dał radę. Jakbym miał 14 z tyłu jeszcze, to mógłby być lekki problem, ale tak to idzie, idzie ładnie. A tam Adrian kosi, zostało może z 2 hektary tutaj, chyba nawet nie. Także jeszcze John Deerek będzie zasypany pewnie. Lecimy dalej. Idę do Adriana, do kabiny. Teraz jeździ tutaj po lepszym kawałku. Górki są. Jest taka bardziej glina. Podobno tutaj zawsze lepiej sypie. Zaraz zobaczymy, co powie. Jak tam? Sypie, nie sypie? Dzień dobry, panie Dawid. Dzień dobry. No, mówisz, że czwartego zbiornika nie będzie, a zobacz, będzie, jeszcze trochę będzie. No. Czyli górki jednak lepiej sypią. Tak, od razu tam widać efekt, ale tam masa słomy, no kurwa i to ma co przerobić. No ciężko, ta słoma jest taka wiotka, no dziwna taka. No taka, no spalona, nie? Tak. Nie leżała, tylko od razu ją. Motowidła daje szybciej o wiele, bo chodzi o to, że no nie wymuci tak jednak tego przeczyta. Tak. Ona tak ciężko wylatuje. A tu chodzi o to, że pokładziona jest. Tak, ciągnę wtedy. Nie chcę, żeby mi się zabijało, tak to jest super teraz. Ile jedziesz na godzinę? 3 na godzinę. No ale zobacz, będzie. Ale obciążenie silnika masz 52%, czyli jeszcze troszeczkę mógłbyś pognać. No ale widziałem, jak mocniej gnam, to syf leci, nie? Aha, czyli lepiej, wolniej i dokładniej. Tak, powoli do tych 3. Bo chodzi o to, że mocarnia jest bardzo mocno ściągnięta do 2. Tak. To jak złapię takiego kęsa, to wiesz, może być nieciekawie. Dokładnie, nisko kosisz. Nisko, bo jest... Bo są legi, nie? Że... Bo no dobrze, że nie leży do końca, jeszcze 2 deszcze by dostało. Tak. By to biło, nie? Podjeżdżam John Deerem pod kombajn. Jest prawie pełen zbiornik. Zaraz pewnie zaświecą się koguty. Akurat tutaj mamy ładną, długą działeczkę. Johnny, no, ma co robić. Dopiero jest wysypany jeden zbiornik, ale 100%. Więc troszeczkę tutaj czuć. Zaraz wysypiemy drugi. I później trzeci już tylko, jak już stoi do wyjazdu. Tak więc... Zaraz zmienię sobie biegi. Adrian jedzie około 3 na godzinę. Między 2,8 a 3,5. Zależy, czy ma poległe, czy nie poległe. Rozkłada rurę. Dobra, a ja sobie zmienię bieg na C1. I to jest za szybko, czyli B1 i 3 na godzinę. Idealnie. Gaz ręczny sobie ustawiam. 3,6. Nie, to jest 2,8 na godzinę, tak idealnie do wysypu. Nie będziemy wariować. Żeby się zgrać idealnie. Także sypiemy. Delikatnie mogę podjechać nawet. Okej. Zmniejszę. Idealnie. Już mamy wyczucie z Adrianem. Fajnie nam się współpracuje. W dużym Johnie lepiej się podjeżdża, bo jest wyższy, widać lepiej. A w małym, no na pierwszą szczepę ok, da się wysypać, ale no na drugą to już jest ciężko. Także tutaj się fajnie sypie. No i mamy wysypane. Adrian odjeżdża. Ja Johnego zostawiam. Chociaż i tak będę musiał pewnie jechać dookoła. No na 100% będę musiał jechać dookoła, bo nie wyrobię. A już muszę go postawić później na drodze do wyjazdu, żeby nasypał ostatni zbiornik i można jechać na skup. Burta będzie zamknięta? Chyba tak. No. Sypiemy ostatni zbiornik. I koniec, bo rosa złapała. Ale był naprawdę nasypany ponad 100%. Adrian jeszcze był rozgarnąć, żeby dojechać. To jednak nie dojechaliśmy. Nie dojechaliśmy. Rosa siadła, to jest ciężko już. Mokra się zrobiła słoma.
Także wysypujemy ostatni zbiornik, będzie pełna przyczepa. Może. Nie, no i takie 100% był, to troszeczkę brakowało. Także na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Na razie. Na razie.